Hey guys, witam Was w kolejnym odcinku z serii Co jem w ciągu dnia, aby nie przyjebać. Z czego? Dodam, że w przyjebaniu nie ma nic złego. Jest to po prostu, jakby to powiedzenie wywodzi się z mojej osobistej historii, ponieważ ja już dwa razy w życiu, ze względu na swoją ignorancję, brak edukacji, głupie podejście do odżywiania, dwa razy przytyłam 10 kilo, potem musiałam to wszystko schudnąć, co nie było takie łatwe i robiłam to w kolejne strasznie głupie sposoby, dlatego obecnie moim życiowym celem jest właśnie nie przyjebać, czyli edukować się, podejmować dla siebie lepsze żywieniowe decyzje, dlatego nie traktujcie tego osobiście, ponieważ jest to taki mój osobisty żarcik i taki mój osobisty życiowy cel. Dodam też, że obecnie jestem na redukcji i jest to moja pierwsza redukcja robiona na oko, więc nie liczę kalorii, nie kontroluję niczego wagą czy coś, tylko po prostu na oko i na takie, że tak powiem, uczucie w brzuchu oceniam, czy to jest okej ilość, czy nie. Już nie wracam do liczenia kalorii, nie wracam do tamtych czasów, które były zarąbiście przydatne, niezwykle edukacyjne, ale też ile można. Jakby moim zdaniem trzeba się rozwijać, trzeba ufać sobie i ufać właśnie tej edukacji, tej pracy i podejmować takie, jakby szukać luzu, szukać, wiecie, takiego bardziej naturalnego sposobu odżywiania. Dlatego obecnie nawet na redukcji nie liczę, tylko kontroluję na oko. Idzie całkiem fajnie. Już jestem 2 kilo na minusie, jeszcze 2 kilo przede mną, więc kurczę, to działa. To Wam się pokaże. Zabieramy się za śniadanie, czyli za moją ukochaną ostatnio szakszukę z bakłażanem. Zaczynam od pokrojenia bakłażana na takie bardzo grube plastry. Plastry rozkładam na talerzu i całość wrzucam do mikrofalówki na 3 minuty. Dzięki temu bakłażan będzie od razu zrobiony. Bakłażan jest w mikrofalówce, więc zabieram się za krojenie cebuli, czosnku, chili, marchewki, cukinii i papryki. Ilość dobieram totalnie na oko, zależy na ile danego dnia mam ochotę. Bakłażan potrzebuje najwięcej czasu, dlatego od razu wrzucam go na patelnię i podsmażam z cebulą, czosnkiem i chili. Po paru minutach wrzucam resztę warzyw, no i zabieram się za doprawianie. Następnie dodaję pół puszki pomidorów, dosalam do smaku, dodaję też jedną kulkę słodzika i taki chlup octu balsamicznego, żeby całość była troszkę bardziej kwaśna i trochę słodsza. Wbijam dwa jajka i całość trzymam pod przykrywką przez 5 minut. Do tego oczywiście kajzerka. Nie wyobrażam sobie życia bez bułek. Tak samo mojej redukcji. Oh my god. No to jest dobre. No i dodam, że dzisiaj przytrzymałam też szakszukę trochę dłużej pod przykrywką, więc żółtka są już ścięte na twardo, zrobione na twardo, więc też jest to taka miła odmiana. Tutaj mam takie twarde, chrupiące warzywa, a do tego takie aksamitne, matowe żółtko. Oj, oj, oj. No to jest naprawdę bardzo dobre. Jeszcze lubię sobie kroić właśnie warzywa w takie różne kształty. Część warzyw kroję w kostkę, a bakłażana w takie duże plastry, więc mam jeszcze mniejsze, większe kawałki. Do tego trochę świeżej cebuli, taki ostry, wyraźny, słony cheddar na to wszystko. No i co? No jest niebo w gębie, po prostu niebo w gębie. Ten smak się nigdy nie nudzi. Zbieram się właśnie na trening. Dzisiaj tak wyjątkowo idę na trening między posiłkami. A przed treningiem jeszcze pokażę Wam we współpracy ze StrongPointem nowe stroje na siłkę, które od nich ostatnio dostałam. StrongPoint to firma, z którą współpracowałam już wcześniej przez rok. Tak na stałe. No więc można powiedzieć, że wszystkie ich modele, stroje, materiały, technologie znam na wylot, od podszewki. Używam je od już 2,5 roku. No i w przypadku tych nowości uważam, że są to ich najlepsze produkty ever. A mamy tutaj topy, leginsy i leginsy dzwony. Zaczynamy od topów z kolekcji Shape and Comfort. Ja mam je w trzech kolorach. Czekoladowym, takim beżowym i śnieżnym białym. Topy mają delikatne srebrne logo tutaj po lewej, bardzo taki gładki przód, no i ramionczka, które już tutaj zaczynają się rozchodzić, żeby się na plecach elegancko skrzyżować. Moim zdaniem najbardziej praktyczny jest ten kolor, ponieważ on świetnie sobie radzi z SPF-em.
Nie wiem, czy zauważyliście, że SPF-y często po praniu zostawiają takie żółte ślady na białych ciuchach, a na tym kolorze w ogóle nie ma tego problemu, ale jest też trochę jaśniejszy i wygląda tak lżej, więc no, to jest mój ulubiony kolor. Następnie mamy leginsy z tej samej serii. One są tak samo jak top, gładkie od przodu, z delikatnym srebrnym logo i mają tutaj właśnie na pupie taki jakby tłoczony wzorek. No i w tych leginsach ja mam rozmiar, mam rozmiar M na S, ponieważ obecnie jestem największa od czasu mojej redukcji 2 lata temu. Jak kończyłam redukcję, to ważyłam jakieś 54 kg, teraz ważę prawie 60 kg. Materiał w tych leginsach jest lekki, trwały, nie zaciąga się, pięknie się pierze. No i co najważniejsze, pas trzyma super, ale bez ścisku. To dla mnie jest bardzo ważne, bo ja nie cierpię, jak mnie od leginsów boli brzuch, zwłaszcza jak mam okres. W tej serii mamy kilka pięknych kolorów, z czego ja wybrałam 3. Mam czarne, brązowe i niebieskie. Tak jak wspominałam, najlepsze zostawiam na koniec, a mianowicie bezszwowe dzwony. Ja jestem zakochana, ponieważ ja kurczę uwielbiam dzwony od gimnazjum, a tutaj mamy dzwony wykonane z takiej delikatnej, sportowej, elastycznej, mocnej, trwałej tkaniny z zarąbistym pasem. Ta nogawka, przez to, że ta tkanina właśnie jest taka, wiecie, sportowa, nie lata, nie wchodzi w jakieś rzeczy, tylko ładnie siedzi, trzyma kształt, dobrze wydłuża nogę. Mają też ten sam taki tłoczony wzorek na dupsku, więc jest taki fajny efekt powiększenia. Dodam też, że leginsy nie mają żadnego widocznego logo, poza takim tłoczeniem na pasie, więc są bardziej takie dyskretne i skromne. No i oczywiście, co najważniejsze, nie prześwitują na tyłku i nie zjeżdżają podczas przysiadów. No i ostatnia nowość to dresy. Ja mam tutaj szarą bluzę w rozmiarze M. No i Strong Point zawsze robi takie grube, ciepłe, miękkie, mięsiste dresy, więc dla niektórych może, nie wiem, na wiosnę, lato to są za grube, chociaż ja jestem zmarzeł, więc dla mnie gruby, ciepły dres cały rok jest, please, give me more. Jeśli macie ochotę coś z tego złapać, to linki macie oczywiście na dole w opisie, a Strong ma teraz fajną wiosenną promkę, więc wszystko jest dużo tańsze, więc no, to jest fajny czas na zakupy. Ja właśnie osiągnęłam stan ogromnego głodu, więc zabieramy się za mój ukochany szybki posiłek, czyli owocową owsiankę. Najczęściej robię malinową, ale maliny mi się skończyły, więc dzisiaj zrobimy w wersji wiśniowej. Z takich może odkryć jedzeniowych, no to ostatnio zajadam się codziennie serkiem Granny. Ten akurat jest z Biedry, ma 135 kalorii na całe takie opakowanie, sporo białka, pyszny smak, fajną konsystencję, naprawdę jest pyszniutki. Płatki owsiane jak zwykle gotuję na wodzie, no i do płatków dodaję pół łyżeczki soli, ponieważ uważam, że owsianka bez soli jest po prostu bez sensu. Kiedy płatki są już ugotowane, dodaję wiśnie. I to gotuję jeszcze tak przez minutę, dwie. Zależy mi na tym, aby wiśnie się w całości podgrzały. Następnie wyłączam grzanie i dodaję miarkę odżywki waniliowej. Na górę dodatki, czyli serek Granny, trochę cynamonu, może orzechy, jakieś pestki, cokolwiek mam pod ręką. Obecnie staram się jeść w takim trybie częstszych i mniejszych posiłków, czyli jem 3 trochę większe posiłki, śniadanie, lunch i kolację i 2 przekąski. Nie chcę jakby, wiecie, będąc na redukcji, czuć się głodna. Dlatego stwierdziłam właśnie, że częstsze jedzenie bardziej pomoże mi podtrzymać takie poczucie nasycenia. Póki co sprawdza się to zarąbiście, 2 kilo bez większego wysiłku, jakoś to po prostu sobie schodzi. Dodam też, że w weekendy na wyjściach ze znajomymi zawsze zjem. Jak miałam teraz jakieś urodziny, zawsze zjadłam i jakby nie przejmowałam się tym, że psuję sobie redukcję, bo też tak na to nie patrzę. Patrzę na to tak, że ma być to dla mnie taki naturalny, łatwy, przyjemny proces, który pasuje do mojego życia i jest taki właśnie elastyczny, no ale na co dzień jak nie ma imprez, nie ma jakichś tam urodzin, wyjść, to po prostu jem bardzo z głową, pilnuję się i efekty są fajne. Natomiast co do przekąski, ostatnio zajarałam się takim urządzeniem jak
air fryer. My mamy air fryera z Tefala i zrobienie w nim pieczonego jabłka zajmuje 5 minut, kumacie? 5 minut. No jabłko robię po prostu z odrobiną soli, z odrobiną soku cytryny i cynamonu. Na kolejny większy posiłek. Ostatnio najczęściej, tak z 4-5 razy w tygodniu jem zupę miso, a wszystko dlatego, że od 2 miesięcy w Biedronce jest dostępna bardzo dobra i naprawdę tania pasta miso. Zupę miso przygotowuję w 20 minut i jest niezwykle pożywna, objętościowa, jednocześnie chrupiąca, ciągnąca, więc jest właśnie takim idealnym, szybkim, rozgrzewającym, objętościowym posiłkiem na co dzień. Zaczynam od zrobienia szybkiego wywaru z suszonych grzybów. Wrzucam 4 grzyby shiitake do gotującej się wody i zabieram się za przygotowywanie dodatków. Kroję tofu w marynacie sweet chili i wrzucam do air fryera na 10 minut. Tak samo drobno kroję również warzywa. Warzywa wrzucam na patelnię, na olej sezamowy, który nadaje warzywom taki piękny, wyraźnie wyczuwalny sezamowy smak. No i oczywiście troszkę te warzywa jeszcze dosalam. Po 10 minutach wyjmuję grzyby z wrzątku, kroję je w takie cieńsze plasterki i odkładam na bok, ponieważ zaraz znowu je w tej zupie wykorzystamy. Żeby zupa miała piękny, pełny smak, na początku dodaję wielką łyżkę pasty miso. Do tego chlup sosu sojowego, chlup octu ryżowego i 2 kulki słodzika. Zmieszam całość, żeby połączyć smaki. Następnie dodaję jeszcze troszkę pasty miso, bo uważam, że tutaj trochę jeszcze, wiecie, brakowało smaku. W Lidlu kupuję gotowy makaron ramenowy, który gotuje się przez 2 minuty, więc wrzucam go na te 2 minuty do zupy. Od razu też dodaję nasze grzyby. No i w zasadzie w 20 minut gotowe. Uwielbiam ten mocny, wyraźny smak, no i krótki czas przyrządzania. Nie będę ukrywać, że ta zupa łączy w sobie wszystko, co pyszne i leniwe. Oh my god. Oczywiście tak jak lubię, dużo konsystencji, bo mamy i chrupiące tofu, i chrupiące warzywa, ale też takie jakby bardziej gumowate grzyby, w które trzeba się wgryźć. Do tego makaron. Bardzo często robię tę zupę z makaronem ryżowym. Też jest przepyszna. No ale właśnie ten ramenowy, nie ukrywam, jest mój ulubiony, ponieważ przygotowanie ramenowego zajmuje 2 minuty, bo on jest jakby już gotowy, wystarczy go odgrzeć. Ja ostatnio mam jakiegoś takiego lenia, więc jak mogę coś zrobić mniejszym wysiłkiem, to jestem na tak. Czasem sobie myślę, że jestem trochę nudna, że jem codziennie to samo, a potem jem tę zupę i tak, well, jednocześnie co innego mogłabym jeść. W sumie mam w planie dzisiaj jeszcze jedną przekąskę, ale nie jestem głodna, jestem zmęczona, oblała i tak naprawdę chcę tylko iść spać. Więc odpuszczamy. No i właśnie wydaje mi się, że dlatego ta redukcja tak dobrze się sprawdza. Bo jak mam ochotę zjeść trochę więcej, to zawsze mam na to miejsce. Jak mam ochotę zjeść mniej, to mam na to miejsce. I to właśnie jest takie naturalne, bez takiego ciśnienia, dużo bardziej, powiedziałabym, w zgodzie ze sobą, a efekty są. Czyli nie trzeba się wcale tak cisnąć, żeby było fajnie. Jeśli macie jakieś pytania, to najpierw zapraszam Was do opisu.
Tam rzucam przepisy z dokładnymi instrukcjami. No i oczywiście zapraszam do komentarzy, na Insta, do subskrybowania. No i do zobaczenia następnym razem. Bye bye!